Minęła 20, tu Celestynów, 27 sierpnia, niedziela. Kacper Malarz, zapraszam. Zobaczmy, co działo się w gminie Celestynów w ostatnich dwóch tygodniach. Trzeci celestynowski bieg uliczny. Ruszyły zapisy. Pogorzel odcięta od autobusów. Dzień gminy Celestynów. Program zaczynamy od podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała nr 269/17 z 30 maja tego roku weszła w życie już 1 lipca. Zmieniła ona wysokość określonej uchwałą nr 70/15 z dnia 15 lipca 2015 roku stawki opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi miesięcznie od jednego mieszkańca z 9 zł 50 groszy na 11 zł 50 groszy, czyli o 21,05%. Przed obchodami Dnia Gminy Celestynów z okazji 65-lecia jej powstania posadzono 15 dębów symbolizujących sołectwa naszej gminy. Jak bawili się mieszkańcy oraz wykonawcy podczas Dnia Gminy Celestynów, sprawdzali Amanda Karpeta i Patryk Olszański. Zobaczcie, że mimo deszczu atmosfera była naprawdę gorąca. 20 sierpnia 2017. Za chwilę rozpoczną się obchody Dni Celestynowa. Aura dosyć niesprzyjająca, deszczowa, pochmurna, ale to nie zniechęciło naszych mieszkańców, aby przybyć tutaj tłumnie. Zaczynamy! Jest super elegancko, takiej imprezy, bo żeby były częściej, po prostu nie tylko raz w roku, tylko częściej, po prostu częściej. Jest super! La 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 lumia śnieg, la 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 deszcza, chyba w niej zabujam się, daję ci słowo, chcę być tylko z tobą. La 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 lumia śnieg, la la. Plac ładunkowy w Celestynowie najczęściej kojarzy się z hałasem, nielegalnymi rajdami samochodowymi i innymi wybrykami. Te czasy już minęły, bowiem przynajmniej przez najbliższe 2 lata plac ładunkowy odzyskuje swoją rolę. Ponownie pojawiają się pociągi towarowe wraz z ładunkami. Powrót pociągów towarowych do Celestynowa i na linię kolejową nr 7 spowodowany jest jej gruntowną przebudową. W związku z modernizacją stacji Otwock materiały budowlane służące tej inwestycji będą przechowywane w Celestynowie. Plac ładunkowy został ogrodzony i już teraz na jego części znajdują się materiały. 22 sierpnia została zamknięta droga Celestynów-Otwock na odcinku Pogorzel-Śródborów. Występują liczne utrudnienia. Objazd poprowadzony został drogą krajową nr 17. Objazd dla samochodów poprowadzony został drogą krajową nr 17.
W związku z remontem drogi także autobusy linii Celestynów kursują objazdem z pominięciem przystanków w Pogorzeli. Mieszkańcy podróżujący komunikacją publiczną skazani zostali po raz kolejny na dojazdy pociągami. Ochotnicza Straż Pożarna w Celestynowie apeluje o nieparkowanie przed jej siedzibą. W sobotnie poranki licznie parkujące samochody utrudniają wyjazd wozów strażackich na akcję. Dzisiejsze wydanie kończymy informacją o zbliżającym się trzecim celestynowskim biegu ulicznym, który już 10 września. Link do zapisów na naszej stronie internetowej tvccls.pl, na której także bieżące informacje. Jak już wspomniałem, to wszystko. Do zobaczenia już wkrótce. Udanego tygodnia.